ever think about it. Cześć, witam Was serdecznie na YouTubie dobrerowery.pl. Witam Was dzisiaj w nowym odcinku, nowej serii, ponieważ chciałbym, idąc tak naprawdę za radą, tak naprawdę za głosami tych wszystkich, którzy mówili o tym, że dużo u nas jest takich klimatów dla bardziej doświadczonych kolarzy, a pomijamy tematy takich podstaw i rzeczy, które płyną z naszych własnych doświadczeń, to chciałbym Wam przygotować taki cykl odcinków, w których będę Was wprowadzał w pewne kanony świata rowerowego, czyli pewne rzeczy, które wydają się może oczywiste, ale na początku wcale oczywiste nie są, więc przedstawimy sobie różne tematy. One będą naprawdę od techniki jazdy, po akcesoria, po to jak jeść, co jeść, jak się przygotowywać, nie tylko w temacie kolarstwa szosowego, ale także MTB i normalnej rekreacji, po to, żeby każdy na początku swojej przygody rowerowej mógł sobie zdanie na temat pewnych rzeczy wyrobić i tak naprawdę uczyć się na cudzych błędach. Dzisiaj będzie na przykład odcinek o kamizelkach. Dlaczego kamizelka rowerowa jest niezbędnym, jednym z podstawowych elementów wyposażenia garderoby każdego kolarza i rowerzysty. Dlaczego jest praktyczne, na co zwrócić uwagę i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Natomiast ja oczywiście Was od razu przepraszam, że ten odcinek jest we wtorek, a nie w poniedziałek, tak jak powinien, ale wczoraj mieliśmy wyjątkową sytuację, ponieważ Rysiu, którego dobrze znacie z vloga, z naszej ekipy, musiał się rozstać z pewnym bardzo sentymentalnym, czy bardzo emocjonalnie ważnym dla niego pojazdem, czyli z Audi 80, które w rodzinie Rysia jest od 39 lat. Jest to samochód, którym mały Ryszard przyjechał ze szpitala do domu po narodzinach i który towarzyszył Ryszkowi przez praktycznie całe życie, no nawet nie praktycznie, tylko przez całe życie. No, ale niestety jak to bywa ze starymi samochodami, czasami po prostu już nie ma możliwości, czasu czy środków, żeby tym samochodom zapewnić tak naprawdę dobre warunki do tego, żeby po prostu nie zgniły. No i Audi musiało pójść dalej, więc wczoraj mieliśmy taką emocjonalną ostatnią podróż Audi i nagraliśmy przy tej okazji krótki materiał. Jeżeli Was interesują stare samochody, to teraz sobie to możecie obejrzeć. Ten fragment trwa 2 minuty 38 sekund, więc jeżeli Was to nie interesuje, to od tego momentu sobie przewincie, a jeżeli Was to interesuje, to obejrzyjcie. No to panie i panowie, najbardziej odjechany vlog w historii dobrych rowerów. Tylko, że to będą dobre fury, a nie rowery. Tak. Zabierzowski książę przesiadł się z Williera na coś znacznie bardziej klasycznego. Bo dzisiaj, słuchajcie, nagrywamy dla Was pożegnanie Audi z którego roku? 75. Ogólnie będzie jeszcze chwila, żeby Wam przedstawić historię tej fury, bo jest niesamowita. A póki co korzystamy z ładnej pogody i zbieramy ekipę, niestety nie całą, bo Adam siedzi na magisterce. W Rajchu, tak, na magisterce, na ziemi opolskiej, więc zaraz gdzieś Maćka zbierzemy. Jedziemy kręcić ujęcia Audicy w jakiejś epickiej miejscówce, gdzie krakowscy petrolheadzi nagrywają swoje RS6, a my nagramy RS80 z lat, 70-tych mocnych. Prosto jeszcze się jedziemy. Uwaga. Tak. Ogólnie to historia jest taka, że Audica jest w rękach taty Rysia od lat 70. Ona miała ile wtedy lat? No, 5-letnie auto. 5-letnie Audi, no idealna opcja, wiecie. W NRD kupione. Kto by nie chciał 5-letniego Audi, a to dopiero w 70. którymś roku. No i to Audi jest z Ryszardem całe jego życie. Bo Ryszard tym autem jechał ze szpitala do domu, jako nowo, że tak powiem, narodzony obywatel. No już na III Rzeczpospolitej w sumie. Nie PRL, nie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No i masa historii. Masa. No ale wiecie jak to jest ze starymi autami. Z czasem wymagają więcej zachodu niż człowiek jest w stanie im poświęcić tego czasu. No niestety tego czasu nie mam. Tak, no i przychodzi czas na rozstanie. Ale powiem Wam, że pewnie nie pierwszy raz, Boże, nie często pewnie macie okazję oglądać rozstanie z autem, które jest w jednej rodzinie 40 kurde lat. 39, no zabrakło roku. Jest to niesamowity motyw i dzisiaj właśnie vlogowo żegnamy 40-letnią Audicę. Za chwilę nagramy ją z zewnątrz, żebyście zobaczyli jaki to jest kurde bolid. Jak widzicie, emocje były i naprawdę piękne są takie historie, kiedy człowiek i przedmiot razem stanowią po prostu historię, a nie tylko i wyłącznie dwie osobne części i tak naprawdę
narzędzie i przedmiot, jakim jest samochód, dzięki emocjom, dzięki historii, dzięki wspomnieniom, może stać się po prostu czymś więcej. I chyba wszystkim tak naprawdę tego typu przygody w życiu życzę. Może to nie będzie samochód, ale może to będzie jakieś miejsce, jakiś rower, jakiś inny przedmiot. Coś takiego, co przestanie być dla nas po prostu zwykłym narzędziem. Także piękna historia, ale nie będę Was więcej zanudzał tym. Przechodzimy do sedna sprawy, czyli zmierzamy do brzegu i dzisiejszy odcinek o kamizelkach. Czas zacząć. Często pytacie się na początku swojej przygody rowerowej, jak się na rower należy ubierać, jak się przygotować na przykład na trasę 100 km, jak się przygotować na wypad w góry w lecie. I ja wtedy bardzo często piszę Wam o tym, że ubieramy się warstwami. Niezależnie od tego, czy to jest zima, czy to jest lato, to w kolarstwie i w ogóle na rowerze bardzo ważne jest ubieranie się warstwami, bo to pozwala nam na to, abyśmy mogli się dostosowywać do zmieniających się warunków atmosferycznych. I oczywiście podstawą takiego ubierania się warstwami jest koszulka, potówka, dobra koszulka rowerowa albo bluza, oczywiście jakieś rękawki, nogawki, ale też bardzo ważne jest to, co ubieramy na górę. Jeżeli wiadomo nam jest, że pogoda będzie dobra, nie wybieramy się w jakieś super góry, natomiast jest taka szansa, że wyruszamy na przykład na rower rano, a będziemy wracać w ciągu dnia, kiedy temperatura się zmieni. Albo odwrotnie, wyruszamy w ciągu dnia, ale będziemy wracali na przykład wieczorem i temperatura będzie niższa. No to warto mieć ze sobą taki element odzieży, który będzie super lekki, nie będzie zajmował miejsca, będzie bardzo wygodny, a przy tym wszystkim pozwoli nam naprawdę reagować na zmieniające się warunki. Właśnie takim rewelacyjnym elementem wyposażenia kolarskiego jest kamizelka. Kamizelka to prawdziwy kanon, jest to tak naprawdę element odzieży, który wypracował to, jak dzisiaj wygląda przez naprawdę dziesiątki lat i towarzyszył kolarzom naprawdę bardzo długo i wiele rzeczy tak naprawdę się nie zmieniło. Oczywiście zmieniły się materiały, natomiast pewne założenia kamizelki się nie zmieniły i nie zmieniło się to, do czego ona ma służyć, bo w przeciwieństwie do takich typowych kurtek przeciwdeszczowych, zwijanych, które też często używacie, o których też będzie odcinek, to kamizelka jest tym elementem odzieży, którym można spokojnie jechać cały czas, trenować, wybrać się na trening, bez ryzyka tego, że po prostu się w niej zapocimy. Składają się na to różne czynniki. Po pierwsze, sam materiał kamizelki, który też może być różny, więc to nie jest tak naprawdę tutaj reguła. Natomiast bardzo ważne jest to, że nie mamy po prostu rękawów. A przez to, że nie mamy rękawów, to ten element, który jest kluczowy dla wymiany cieplnej w wielu elementach odzieży, zwróćcie uwagę, że wiele kurtek i bluz rowerowych ma siateczkę właśnie pod pachami. Tutaj naprawdę wentylacja jest bardzo ważna. To przez to, że tutaj nie mamy tych rękawów, to dużo jest nam łatwiej utrzymać komfort termiczny, bo kamizelka i zadanie jest takie, aby chronić nas przed zimnym powietrzem, które nas owiewa podczas jazdy, a z drugiej strony nie ogranicza wentylacji właśnie pod pachami, w związku z czym dużo łatwiej jest nam zachować komfort termiczny. Czyli kamizelka jest tym elementem odzieży, które pozwala ochronić się przed zimnym wiatrem, przed zimnym powietrzem, a przy tym wszystkim pozwala w komfortowych warunkach trenować, nie sprawia, że zaraz się pocimy tak jak w tego typu na przykład kurtce. Na co zwrócić uwagę, kupując kamizelkę rowerową? Przede wszystkim na to, z jakiego ona jest wykonana materiału. Materiały są przeróżne. Ja Wam polecam na początek szukać kamizelek, które będą bardzo lekkie. To jest kamizelka, którą tutaj widzicie. Jest to kamizelka Bontrager, bodajże Race Windshell. Jest to bardzo lekka chyba w kolekcji Bontragera, kamizelek Bontragera. Wiem, że jeszcze są kamizelki Circuit i Velocis. I one są z grubszego materiału. Natomiast ta jest bardzo cienka, bardzo lekka. Natomiast doskonale spełnia swoje zadanie, bo kamizelka lepiej, żeby była za cienka, niż żeby była zbyt gruba, bo używacie tego elementu tak naprawdę od wiosny do jesieni i jej zadaniem nie jest walka z bardzo niskimi temperaturami, nie jest walka o to, aby Was ogrzewać, bo oczywiście są kamizelki, których zadaniem stricte jest ogrzewanie. Na przykład Endura ma bardzo ciekawe kamizelki, które są wręcz wykonane z takich paneli ze sztucznego puchu, które pozwalają zatrzymywać ciepło i zdecydowanie bardziej dbają o to, żeby nam było ciepło, niż tylko chronią nas przed wiatrem. Natomiast na początek ja Wam polecam takie kamizelki, które są jak najlżejsze. To też często oznacza, że to są kamizelki najtańsze, bo ja Wam pokazuję kamizelkę, w której ja jeżdżę i którą przetestowałem. Natomiast tego typu produkty znajdziecie już za kilkadziesiąt złotych w sieciach sklepów sportowych. I tego typu kamizelki też będą swoje zadanie spełniać. Natomiast ja Wam polecam pierwszą kamizelkę kupować nie najtańszą, z tego prostego względu, że jeżeli do tematu dobrze podejdziecie, czyli po prostu zmierzycie tego typu kamizelkę, wybierzecie model, który Wam się podoba estetycznie i pasuje Wam do różnych ciuchów, to jest to element odzieży, który może z Wami zostać na dłużej. Raczej bym nie kupował kamizelki pod takim kątem, że biorę najtańszą, bo najwyżej się to za rok wyrzuci,
Bo trochę to nie ma sensu. Kamizelka dobrze dobrana i kupiona może wystarczyć na wiele lat. Ta kamizelka, którą na mnie widzicie, jest po, nie wiem, kilkudziesięciu praniach i towarzyszy mi od bodajże trzech sezonów i nic się z nią nie dzieje. A to jest kamizelka za sto kilkadziesiąt złotych. I tak naprawdę jest to inwestycja, która po prostu wystarcza na bardzo, bardzo długo. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Generalnie ważną rzeczą jest krój, bo kamizelka musi być dopasowana, ale nie przesadnie. Pamiętajcie o tym, że pod kamizelkę możecie ubrać koszulkę, to jest podstawa, ale możecie też pod kamizelkę ubrać na przykład bluzę grubszą. W związku z czym kamizelka nie może być przesadnie obcisła. Oczywiście są takie produkty, które mają taki typowo race fit, bardzo, bardzo obcisły. Natomiast akurat kamizelka jest tym elementem stroju, który musi być dopasowany w kluczowych miejscach. Czyli ona musi być dopasowana tutaj, żeby podczas jazdy Wam po prostu nie furkotała na wietrze. Musi być dopasowana w części dolnej i tylnej, żeby wiatr Wam nie podwiewał. Czyli kamizelka nie może być luźna w dolnej części pleców. Ona musi ściśle dolegać do warstwy, która jest pod spodem. Natomiast to, jaka ona będzie tutaj, wcale nie jest określone, czyli w tej chwili mam ją na bluzie, jak widzicie, takiej grubszej niż kolarska, a tak naprawdę nie jest ten materiał bardzo obcisły. Tu jest jeszcze sporo miejsca, sporo luzu. Oczywiście dobieracie taki rozmiar, który Wam odpowiada, natomiast nie może być to zbyt obcisłe dla normalnego człowieka po prostu, bo będzie Was kamizelka ograniczała. Ważną rzeczą jest też to, w przypadku doboru rozmiaru, żeby kamizelka pozwalała na przykrycie koszulki kolarskiej, która jest w pełni wypchana. Czyli jeżeli macie na przykład w kieszeniach z tyłu, powiedzmy, nie wiem, dętkę, pompkę, jakieś batony, co tam potrzebujecie mieć, to kamizelka powinna móc przykryć tą kieszonkę z tymi wszystkimi rzeczami i nie powodować dyskomfortu. Więc warto sobie tego typu produkt jak kamizelkę po prostu dobrze zmierzyć. Jeżeli chodzi o materiały, tak jak mówiłem, lepiej na początek wybierać takie, które są cienkie, bo po prostu będzie Wam to łatwiej zwinąć do kieszonki, łatwiej będzie Wam regulować komfort termiczny. Te wszystkie kamizelki, takie grubsze, bardziej zimowe, to jest element, który wymaga troszeczkę poznania swoich potrzeb, jeżeli chodzi o regulowanie komfortu termicznego. Także nie przesadzajmy z grubymi materiałami. Ja miałem swego czasu taką kamizelkę firmy bodajże Danielo. Polskiej albo włoskiej, chyba polskiej jednak, wykonanie z takiego materiału przypominającego wręcz nieco softshell i był to dramat, bo już w temperaturach powyżej 11-12 stopni było w takiej kamizelce na wietrze po prostu za ciepło i miałem bardzo duży problem, bo kiedy było mi zimno, chciałem ubrać kamizelkę, mentalnie robiło mi się za gorąco, więc zdecydowanie wolę takie cienkie kamizelki, bo kiedy zaczynamy się ruszać, jedziemy na rowerze i tak zaczynamy się rozgrzewać, więc tego typu kamizelka po prostu izoluje nas od wiatru, na plecach i tak oddycha i pozwala nam na to, żeby można było komfort termiczny zachować. Jeżeli chodzi o takie elementy jak detale w tego typu kamizelkach, oczywiście może ona mieć kieszonki, nie musi. Fajnie, jakby miała przynajmniej jedną kieszonkę. Ja bardzo polecam, żeby kamizelka miała kieszonkę gdzieś tutaj z przodu. Z tego prostego względu, że jak już ją ubieracie na siebie, no to siłą rzeczy ograniczacie dostęp do kieszeni z tyłu, więc warto, żeby mieć taką kieszonkę, gdzie na przykład możecie wrzucić sobie kartę kredytową, drobne albo na przykład telefon, czyli coś, co chcecie mieć po prostu zawsze pod ręką podczas jazdy na rowerze, żeby nie trzeba było za każdym razem kamizelki rozpinać i ściągać. Natomiast kieszonka z tyłu nie jest konieczna, bo i tak tego typu produkty najczęściej ubieracie na koszulkę kolarską, no i kieszenie są pod spodem, więc tak naprawdę kieszeń z tyłu nie jest czymś bardzo, bardzo obowiązkowym. Oczywiście też zwracam uwagę wszystkim na to, aby dobierać kolor taki, który będzie rozpoznawalny. Wiem, że mówię Wam to w czarnej kamizelce, ale to są błędy młodości. Ja nie ukrywam, że mi się po prostu bardziej podobają czarne rzeczy rowerowe. Natomiast już się uczę na błędach i staram się szukać takich produktów, które przynajmniej mają jakieś elementy odblaskowe. Kurtkę przeciwwiatrową, którą ostatnio kupiłem, jest wściekle pomarańczowa, bo pokazywałem Wam jej recenzję jakiś czas temu. Więc szukajmy takich elementów odzieży, które mają odblaski albo same są w kolorze bardziej jasnym. Bo jak pokazują statystyki, na przykład jasne samochody rzadziej są uczestnikami wypadków. W związku z czym tak samo ma sytuacja miejsce chyba z rowerzystami, czyli te jasne ciuchy po prostu są łatwiej widoczne, łatwiejsze do zauważenia, no i siłą rzeczy podnoszą nasz poziom bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na wiele pytań, które macie, jeżeli chodzi o kamizelki. Jeżeli macie jakieś inne, jeżeli ten element odzieży wydaje Wam się dalej tajemniczy, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Następnym razem myślę, że zajmiemy się takim elementem jak kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa. Porozmawiamy sobie o tym, na co zwrócić uwagę przy doborze tego typu kurtek i czy one nadają się do normalnej jazdy, bo bardzo często macie taki problem, że zastanawiacie się, czy w tego typu produktach da się nie pocić, bo większość tego typu kurtek tańszych, a nawet droższych powoduje to, że bardzo się w nich pocimy, więc sobie ten temat poruszymy, zwrócimy uwagę na to, ile by wypadało wydać na tego typu kurtkę, żeby ona spełniała swoje zadanie, przejrzymy może różne pułapy cenowe i coś postaram się Wam
doradzić. Dzisiaj kończymy z kamizelką. Myślę, że temat warty do przemyślenia dla każdego. Jeżeli zaczynacie swoją przygodę, to naprawdę obok kasku, butów rowerowych i wygodnej odzieży, to właśnie kamizelka moim zdaniem powinna być jednym z pierwszych elementów, które się wyposażycie, bo zobaczycie, że po prostu będzie Wam się bardzo, bardzo często przydawała i też zobaczycie to, że jest to ten element odzieży, który naprawdę, jeżeli jest dobry, dobrej jakości, wystarcza na bardzo, bardzo długo, więc każda suma, którą na nią wydacie, po prostu prędzej czy później się zwróci.